Cześć! Ja mam na imię Lilianka i dzisiaj zaczynam swój pierwszy dzień wakacji. Właśnie przed chwileczką wróciłam z mojej szkoły, no i tak czekam, aż moja mama przyjdzie z prezentem, który mi obiecała. Powiedziała mi, że jak zacznie się pierwszy dzień wakacji, to dostanę od niej taki wspaniały laptop, na którym będę mogła sobie siedzieć przez całusie wakacje i robić na nim to, co zechcę. A ja już dokładnie wiem, co zechcę. Będę chciała na pewno na nim oglądać różne bajki. Bardzo lubię oglądać Świnkę Pepę, to będę sobie ją na przykład oglądała. Będę mogła też grać w różne gry, w moje ulubione i jakieś nowe na pewno poznam. No i będę jeszcze mogła pisać z moimi koleżankami ze szkoły. Będziemy miały kontakt przez całe wakacje, tak sobie obiecałyśmy. Ale teraz to ja pójdę sobie na górę, bo tam leży mój misiaczek kochany. Pójdę sobie na górę do mojego łóżeczka i sobie troszeczkę odpocznę. No bo jednak wróciłam ze szkoły, a jak się ze szkoły wraca, to potrzeba troszeczkę takiego leżaczkowania, żeby sobie troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego, no bo jednak dużo rzeczy dzisiaj w szkole robiliśmy i musiałam się mocno, mocno starać. Dlatego za chwileczkę wskoczę do mojego łóżeczka. Zobaczcie, jakie jest piękne, takie różowe w kwiatki i w listki, a na samej górze jest portret takiej ulubionej postaci z bajki, no i mój misiu. Ja kocham mojego misia, dostałam go od mojej mamy na urodziny rok temu. Od tamtego czasu jest moim przyjacielem i w ogóle się z nim nie rozstaję. No i śpi ze mną każdej nocy. Zawsze się do niego tak mocno przytulam i już się za nim stęskniłam. W sumie nawet trochę na zajęciach to o nim myślałam. Za chwileczkę tam wskoczę na górę i go tak wytulkam, jak nigdy dotąd. Wejdę po tej mojej drabince. No spójrzcie tylko, ona jest taka długa i czerwona i ma takie specjalne szczebelki, żebym ja mogła tutaj wskoczyć do mojego misia, do mojego łóżeczka. No to szybciutko, bo ja tutaj tak gadam i gadam, a misiu tam na mnie czeka i tylko słucha, jak o nim opowiadam. Ja muszę już go szybciutko pójść i uściskać. No i ja już tutaj wskoczyłam. Ja tak szybciutko zawsze tutaj wskakuję, jak wiem, że ten misiaczek na mnie czeka. No i w ogóle już mam wprawę, no bo to łóżko piętrowe to ja już mam bardzo długo. No i teraz jak już na nie wchodzę, to mi bardzo szybciutko idzie. O, i w końcu go przytulam, mojego misiulinka kochanego, ale się za nim stęskniłam, tak miałam ochotę go wytarmosić i tak go poprzytulać, naprawdę uwielbiam, jest taki przyjemny i tak pięknie pachnie. No dobra, ja już chyba zejdę z tego łóżka i tak sobie myślę, że może poczekam, aż ta mama przyjdzie w końcu do mnie z tym laptopem. O, jak tak sobie tutaj postoję i poczekam, to na pewno za chwileczkę mamusia tutaj będzie. No ona na pewno pamięta, że mi tego laptopa obiecała. No myślę, że nie może być inaczej. Ona ma dobrą pamięć, przecież jest dorosła. No i obiecała, jak mama obiecuje, to zawsze wszystko dotrzymuje. A może, tak właśnie sobie pomyślałam, że może ona już mi go tutaj gdzieś podrzuciła i po prostu ja muszę go teraz poszukać. Może gdzieś po prostu leży, w jakiejś szufladzie, albo w jakimś koszyczku. Ja chyba wszystko muszę teraz sprawdzić. No nie zdziwiłabym się, gdyby ona go wrzuciła gdzieś tutaj na przykład na półeczkę koło moich torebek, koło szczotki, pędzelka, albo na samej górze, tam gdzie siedzi moja czuwająca laleczka. Albo na przykład położyłaby go tutaj, gdzie leży mój misiu. Też mógłby tutaj na przykład być ten laptop. Muszę sprawdzić, może w tym drugim koszyczku leży. Niech no ja zobaczę, ale to by była niespodzianka, jak on by tam leżał w tym drugim koszyczku na dole. Może tam jest, muszę zajrzeć. Nie ma. A tutaj, na biurku, może na biurku go położyła.
Nie no, też nie widzę tego laptopa nowego. No w plecaku to nie ma na pewno, no bo przecież z plecakiem to wróciłam ja ze szkoły, no i przecież ona by go tutaj nie podrzuciła, bo to ja go miałam cały dzień. No ja chyba już wszystkie zakamareczki to sprawdziłam. No ja nie wiem, gdzie ona mogła go schować, albo może po prostu przyjdzie do mnie i mi go da. Co ja mam robić w tym czasie? Może zrobię coś pożytecznego, może trochę posprzątam, bo w sumie taki bałagan się w tym moim pokoju zrobił. Może na przykład pochowam te wszystkie rzeczy, które są od szkoły. O, tutaj na przykład widzę, że ten mój zegareczek to się przewrócił, to ja może go w tym czasie poukładam ładnie, o, żeby tak pięknie wskazywał godzinę, no i może te wszystkie długopisy gdzieś pochowam, no bo w sumie już teraz nie będę chodziła przez 2 miesiące do szkoły, to po co mi one? Dodatkowo tutaj mam przecież te wszystkie moje książki, których też nie będę używała. Może schowam je do mojego plecaczka i schowam gdzieś głęboko na całe 2 miesiące. Ale Subcio, przez całe 2 miesiące nie będę musiała się uczyć. Wszystko pochowam głęboko do szafy i będę siedziała tylko na moim nowym, wypasionym laptopie. No, to w takim razie ja schowam sobie do mojego plecaczka jakąś książeczkę, z której na pewno nie będę już korzystała. Może schowam tą, bo tą białą to sobie czasami mogę jeszcze poczytać albo pooglądać chociaż obrazeczki, a tej to już na pewno nie będę potrzebowała. Zamknę tylko go, żeby mi tutaj czasami się nie otwierał przez całe wakacje. Kochanie! Kochanie, czy ty wróciłaś już ze szkoły? Zgadnij, co ja tutaj dla ciebie dzisiaj przyniosłam. Ojej, poznaję! Poznaję, to jest laptop! Wspaniały taki lapciapek, mój kochany! Jejka, rzeczywiście jest! Widzę go na własne oczy! Jest prawdziwy? Ale się uroczo cieszysz. Tak, moja kochana córeczko, jest prawdziwy. Jest dla ciebie na całe wakacje, żebyś mogła sobie robić na nim jakieś fajne rzeczy, które bardzo lubisz. Będziesz mogła sobie oglądać baje, grać w różne gry. To jest twój czas, kiedy ty będziesz mogła robić z nim to, co będziesz chciała, bo to są twoje wakacje. Wow, to daj mi go szybciutko. Ja zrobiłam już sobie miejsce na biurku, schowałam książkę, której nie potrzebuję, dlatego tam będzie idealne miejsce na mojego nowego laptopa. Daj mi go szybko. No proszę, proszę, córeczko, weź go sobie i pięknie się baw, a później przyjdź tutaj do mnie do kuchni na obiadzik, bo ugotowałam twoją ulubioną zupę serową. Dziękuję, dziękuję. To ja najpierw się troszeczkę pobawię moim nowym laptopem, a potem przyjdę na pewno zjeść, mamusiu kochana, do ciebie tą zupkę. Już jest mój. Mam go w swojej rączce, mam go w swojej rączce. I teraz będę mogła sobie na nim grać, ile będę chciała. I już do niego siadam szybciutko. I już go szybciutko otwieram. Ale jest magiczny! Mogę sobie na nim grać i oglądać koniki piękne! Wow! Zakochałam się w tym laptopie! Także kochani, pamiętajcie, że jak macie wakacje, to róbcie to, co uwielbiacie najbardziej. Ale oczywiście nie tylko przy laptopie. Ja będę dużo wychodziła na dwór i bawiła się w te piękne, słoneczne dni. Buziaczki, pięknego dnia, cześć!